Cześć, witajcie! Ja nazywam się HKZ i dzisiaj chciałem nagrać One Week at Flamptis noc trzecią. No i oczywiście mój piękny antywirus wysłał powiadomienie, znaczy się dał mi do zrozumienia, że gdy otwieram grę One Week at Flamptis Fanmade, to jest to chyba malware albo jakieś inne dziadostwo i po prostu mi tą grę usunął. No to musiałem ją pobrać od nowa. No i tam zatrzymałem się na chwilę na Game Jolcie, gdzie ta gra jest dostępna. Właśnie, muszę wam dać link w opisie. Zmienię to, ale to za chwilę. No i czytam sobie i się okazało, że to demo, co jest w nazwie, to rzeczywiście jest to demo i zawiera tylko dwie noce. Że trzecia, czwarta i piąta noc są jeszcze w produkcji. I nawet tutaj jest napisane, że szósta. Więc chcę wam w tym odcinku, nie będę nagrywał nic, żadnej nocy, no bo bez sensu nagrywać coś od nowa. Zwłaszcza, że wczoraj druga noc dała mi w kość. Więc po prostu przeczytam wam i przeczytam sobie też, chociaż ja już to czytałem, po prostu informacje. Ostatnie ten dev w devlogu, ostatni wpis był 18 dni temu, więc nie wiem, jak długo jeszcze zajmie mu robienie tych nocy, no ale przeczytam to wam. Tu jest napisane, że ten twórca chce podzielić się informacjami ze społecznością. No, te informacje dotyczą nocy 3, 4, 5 i tak jak mówiłem już 6. I będzie w tej grze, jeszcze w tym OWAF-ie będzie jakaś minigra. No i tu jest napisane, że może zawierać spoilery. Tu jest napisane Hypanium niemno Żieczko. Ja to sprawdzałem i Google tłumacz mi specjalnie nic nie odpowiedział na ten temat. Czytać umiem cyrylicę, ale niestety z przetłumaczeniem jest problem. To niemnożyczko mi przetłumaczyło na trochę, więc... No dobra, nieważne. No i co mamy dalej? Tu jest, że w nocy trzeciej... Aha, tutaj jest jakaś zremasterowana kamera trzecia. Tak będzie wyglądać. Noc trzecia. Tutaj, o właśnie, tu widzicie Grungfusa. I myślałem, że dzisiaj sobie z nim się zmierzę i jeszcze z Redmanem. Redman chyba też będzie tam, z tego co dalej wam zaraz przeczytam, jakimś też taki pop-up będzie, ale trzeba będzie tam jakieś zagadki rozwiązywać. No dobra. On tutaj napisał, że już zaczął to zrobić. No i właśnie będzie Grungfus i Redman. I Grungfus będzie na kamerze drugiej. Twórca cały czas nie wie, jak będzie ten mechanizm cały czas działać, więc możemy dawać mu pomysły, więc jeżeli chcecie, to możecie mu tutaj napisać. Teraz coś dotyczące Redmana, coś o Redmanie. No i ma tutaj jakieś, pisze, że ma jakieś pomysły i nie będzie fizycznie jakby na kamerach, jako regularny, to jest tak napisane, regularny. Jako regularny wróg, ale będzie właśnie pop-upem takim, okienkiem pop-up z jakimiś, z pewnego rodzaju puzzlami, albo puzzles to są takie też zagadki, lub czymś takim. No i on będzie, i ten gracz będzie miał w tej nocy trzeciej trzy życia. No i jak zrąbię tą jedną zagadkę, no to życia nie ma. Dostaną mu dwa, no i potem... I tu jest dalej napisane, że jak zmarnuje trzy życia, to będzie jumpscare. Więc... standardowo. No to czwarta. I tu będzie Izor i ten jakiś Champa nie kojarzę, więc to chyba nowa postać w ogóle. I teraz tak, Izor będzie jak Freddles, czyli te takie... Mandzio chyba, czy któryś... Mandzio albo Eleven mówili Frediak? Nie wiem, jakoś... No te małe takie misie. Na łóżku, co trzeba było się odwrócić we FNAF-ie 4. No i on może, tu jest napisane, że może to zmienić, jeżeli będzie chciał. I Champ and Champ będą się, albo jeden, bo nie wiem, czy to jest gość jeden. Champ and Champ będą się ruszać jako oddzielne postacie w całym budynku, tak jak ten Serek, nie? Czyli Birthday Boy Blam, czyli tak jak w pierwszej nocy chyba. A, to jest jakiś ten concept art zrobiony przez kolegę twórcy, który będzie albo Champ, albo ten Champ przez U. No dobra, noc piąta, nie ma żadnego tutaj, on nie ma, ten twórca, żadnego pomysłu na noc piątą, więc możemy mu dać. No i noc szósta będzie... Night 6 is going to be in the game as an actual night. Czyli no, będzie normalnie jako noc, tylko że nie w tej lokacji, której nie cierpię, tylko będzie w jakiejś lokacji w kształcie mózgu.
Aha, tak jak powiedział John Okrom w Smutnym losie, One Week at Atlantis, w takim filmie. Ja tego filmu nie oglądałem, no ale wiem, że jest, bo widziałem gdzieś tam miniaturkę. Gdzieś jak się na kanał John Okroma wczoraj przed przypadek wszedłem, to tam było coś takiego. No i tak, i w nocy szóstej Golden Flumpty będzie aktywny. I będzie tak jak boss, no dobra. Tu będzie minigra. Minigra w moich planach będzie miała 6 unikalnych misji i może system bitew. No to fajnie nawet, to będzie można sobie po tego, takie odskocznia od przechodzenia nocy. Tutaj jest kilka screenshotów. I've lost my hat, could you find it? Zgubiłem kapelusz, zgubiłem czapkę, ale on ma czapkę. Dziwne. No dobra, zgubiłem czapkę, czy możesz z nią znaleźć? Tu widzę Izor albo te oczy z Onafa 1. Chociaż to też niby był Izor, no ale dobra. Teraz jakieś poboczne te dodatki. Radio w biurze będzie miało 6 soundtracków. 3 z oryginalnego Onafa 1 i 2, czyli te tutaj macie napisane. I 3 soundtracki zrobione przez Super Kotia Cat Games. Aha, możemy ich posłuchać w tym demo, co grałem. Biuro w nocy piątej będzie wyglądało straszniej niż w nocy pierwszej i czwartej. I tam chyba jest zaraz screenshot, zaraz wam pokażę. Tylko chociaż tam jest napisane na tym screenshotie, że on jest outdated. Więc nie wiem, czy on będzie, czy to jest to, czy zrobi coś nowego. No ale fajnie, takie naprawdę, takie creepy, takie naprawdę creepy. Takie z takim dreszczykiem. Aha, i tutaj jest napisane jeszcze, że może przerobić serka. Pozy serka, właściwie to nie pozy, tylko ten. No jakby kreskę, nie? Art style. I am targeting to release the game in the end of the summer. No nie, no. Kurczę, tak. Koniec lata, on wypuści grę. I co? I ja by. Wszyscy do szkoły i jeszcze bym chciał tą grę nagrać. Dograć. W sumie, no dograć. No dobra. So that's all I wanted to show. Goodbye everyone, see you later. No właśnie, later. Pod koniec lata. Dobra, teraz wam pokażę tego screenshota tutaj. Gdzie ten screenshot jest? More, to będzie nie overview. O, tutaj są wszystkie screenshoty. Dobra, tutaj są, dobra, nie o to mi chodzi. Cam 10, cam 8, cam 7, cam 6, cam 5, cam 4, cam 3, cam 2, cam 1 i biuro. A i to jest to biuro outdated. Ja nie wiem, czy to będzie to właśnie z nocy piątej, czy dalej, czy jak? Tutaj też żadnych na tym biurze nie ma skreśleń, ale to chyba w ogóle nie ma, bo tutaj zresztą też nie ma. Się potem dodaje się, albo ma wersję nowe, albo po prostu robi Active Object. Zależy w czym to on to robi, bo jak robi w Click Teamie, to ja bym to tak zrobił. A jak robi w Game Makerze, właśnie chyba oryginalny Onaf był w Game Makerze robiony, tak mi się wydaje. Nie wiem. Więc no, ciekawe to biuro, takie zagadkowe, tu są takie puzzle, to może jakieś nawiązanie do tego Redmana, chociaż tak jak mówiłem, puzzles to nie tylko puzzle. No ale cóż, no będziemy czekać na to, przynajmniej ja będę czekał na Owafa dalej. No i na pewno jak się pojawi, to prędzej czy później te noce będą nagrane. Albo je przejdę, albo nie. A to już zależy od was. No bo jeżeli nie chcecie, żebym tego nagrywał, napiszcie, że nie chcecie. Ja już przynajmniej nie będę się męczył. Ale jak chcecie noc trzecią, czwartą, piątą i szóstą, to napiszcie mi w komentarzu, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał po więcej. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.